Cyprian Wieczorek po niestety przegranej walce. Cyprian, jakie błędy, jakie wnioski z przegranego pojedynku? Z rewanżu też. No ja myślę, że głównie tutaj nie słuchałem narożnika i to gdzieś tam zawiodło. Może też dlatego, jak wszedłem do klatki, miałem taki szok, no bo to jednak duża gala, debiut zawodowy, mam 18 lat i... No i będziemy pracować, na pewno gdzieś tam się nie załamie. Patryk zrobił swoją robotę. No co, 1-1, zobaczymy, co będzie dalej. Żałujesz troszkę tego debiutu tak wczesnego, bo tak jak wspomniałeś, gdzieś troszkę cię, nazwijmy to, przymroczyło po wejściu do tej klatki, że jednak ogrom tej gali jest tak duży, wolałbyś teraz cofnąć ten czas i stoczyć jakąś walkę na mniejszej gali, czy po prostu lecisz dalej? Ja myślę, że takiej okazji się nie przypuszcza i gdybym miał zrobić to jeszcze raz, to na pewno bym to zrobił i myślę, że tą drogą pójdziemy, wyciągniemy wnioski, no i będziemy pracować dalej, żeby się odbudować, bo wiadomo, no nie każdy debiut wygrywa i w klatce jest tylko jeden wygrany. Cyprian, powiedziałeś, że nie słuchałeś się narożnika. Jaki tam był plan na tą walkę? Co mieliście tutaj przygotowane na Patryka? Już możesz zdradzić. No ja miałem walczyć z kontry, no ale jak Patryk we mnie wchodził, gdzieś tam się gubiłem, no gdzieś tam później przez głowę traciłem siłę, no i no, nie umiem zaatakować, po prostu Patryk robił swoją robotę cały czas i wygrał mnie. Cyprian, chyba największym problemem w tym pojedynku to był ten dystans, który tak świetnie czuł twój rywal i zasięg jego ramion. No tak, Patryk ma długie ręce, mimo że nie jest dużo wyższy ode mnie, no i gdzieś tam ta praca bokserska nie szła po naszej myśli, no i swoimi długimi łapami gdzieś tam nie tym sięgał, nie? No ty też go sięgnąłeś kilkukrotnie, Cyprian, w trakcie tej walki, nawet Patryk powiedział, że był w pewnym momencie delikatnie podłączony. Czy ty pamiętasz, w którym to było momencie i dlaczego według ciebie nie udało się tego wówczas wykończyć? Nie mam pojęcia, kiedy to było, to możecie Patryka zapytać, ale no jakby nie czułem w ogóle nawet, jak go trafiam, także gdzieś tam bardzo się pogubiłem w tej walce, no i no nie wiem, jak to skomentować po prostu. Czy jeszcze ciebie zaskoczył dzisiaj? No w sumie nie, bo wiedzieliśmy, jak będzie pracował i właśnie tym błędem było to, że byliśmy na to przygotowani, a jednak nie wykonałem swojej roboty. Przed tą walką musieliście zakładać ten pesymistyczny scenariusz, że może się nie udać. Czy jest już jakiś plan na to, co robić w przyszłości, gdzie stoczyć drugą walkę? No druga walka, myślę, że będzie w tej drugiej organizacji, tak gdzieś tam mogliście już słyszeć. No a później, jak się jeszcze uda tutaj zawalczyć, to super. No i no co, praca, będą efekty, na pewno nie pokazałem dzisiaj tego, co chciałem, wszystkich umiejętności, no także mam nadzieję, że jeszcze będziecie mieli okazję obejrzeć. Pierwsza rzecz, jesteś porozbijany w ogóle po walce, czy średnio? Noga mnie trochę boli przez te low kicki Patryka, także gdzieś tam jeszcze jakiś krwiak, ale tak, jest okej. Okay. No to zaskoczył cię tym, że szedł do parteru, że to on jakby inicjował te sprowadzenia i pójście w parter? To znaczy, no sytuacja pod siatką, w której ja chciałem obalać, no jednak wykorzystał to na swoją korzyść i to on mnie obalił, także no. To też brawa dla niego, jego praca zapaśnicza, także no co, no gratulacje dla Patryka. Jasne. Dzięki. Dziękuję. Ha,